Bardzo dobre wyniki na rynku transakcji mieszkaniowych w drugim kwartale, powtórzenie czy powtórzenie tych wyników również z pierwszego kwartału wywołuje u niektórych analityków rynku obawy, czy nie powstaje bańka spekulacyjna na rynku mieszkań. Tutaj jeśli chodzi o ocenę Centrum Amron, jeśli chodzi o rynek mieszkań na wynajem, takiego ryzyka dzisiaj nie widzimy. Natomiast to, co może niepokoić, to szybki wzrost cen i liczba transakcji wzrastająca dla tak zwanych mieszkań wakacyjnych, czy dla kondo hoteli, gdzie te stawki dzisiaj przekraczają również nawet ceny z rynku warszawskiego. Także tutaj jest to ryzyko, że nastawienie się na uzyskanie szybkiego zwrotu z tak zainwestowanych pieniędzy może okazać się trudne. Analizując aktualny rozwój rynku, nie możemy porównywać tego rozwoju i tego wysokiego zainteresowania, wysokiego popytu na rynku mieszkaniowym do sytuacji, która miała miejsce 10 lat temu prawie, bo to był ten załamanie rynku po wyniku kryzysu subprime na rynku amerykańskim. Wówczas te ceny były sztucznie napędzane. Od 2005 roku praktycznie zdecydowana nadwyżka popytu nad podażą i łatwo dostępny kapitał powodował, że inwestorzy zachowywali się irracjonalnie. Płacili każdą cenę podaną przez deweloperów, czy każdą cenę oferowaną na rynku. Ta cena była nieuzasadniona ani wzrostem wynagrodzeń, ani kosztami budowy, ani kosztami robocizny, więc było to sztuczne pompowanie cen i stąd też ta korekta, która nastąpiła w 2008 roku.